Dzień dobry, Tuli Kelf. podczas tegorocznego światowego forum ekonomicznego w Davos, oprócz wielu rozmaitych ludzi wystąpiła również nasza pani Ursula von der Leyen, szefowa naszego kraju europejskiego, i oświadczyła, że przed Europą, jak i przed całym światem, stoją nowe wyzwania. Już nie klimat jest największym wyzwaniem, ale największym wyzwaniem na najbliższy rok, na najbliższe lata jest, cytuję, Misinformation and disinformation, czyli dezinformacja i misinformacja, jakby to na Polski nie przetłumaczyć, czyli ci ludzie, którzy będą nas karmić z jednej strony fałszywymi informacjami, a z drugiej strony wprowadzać błąd. Skąd ta nagła wielka dbałość pani Urszuli von der Leyen o misinformację i desinformację, że tak będę stosował nie do końca polskie pojęcia? Ano najprawdopodobniej dlatego, że właśnie teraz, w lutym 17 lutego, wchodzi w życie nowa Europejska ustawa, czyli Digital Service Act, czyli Akt o usługach cyfrowych. Przy okazji Digital Service Act Unia Europejska powołuje całą masę rozmaitych instytucji pomocniczych i pomocniczych aktów prawnych, które są w swojej esencji bardzo, bardzo zawiłe, ale jak się przeglądnie to wszystko, spojrzy na to z góry, helicopter view, jak to mówią w Niemczech, to się okaże, że chodzi tak naprawdę o dwie rzeczy. Z jednej strony chodzi o to, żeby wielkie, głównie amerykańskie platformy internetowe. Takie jak YouTube, Instagram, Twitter i tak dalej stosowały się do zasad wyznaczonych przez Unię Europejską, co w tłumaczeniu na język normalnego człowieka znaczy, że Unia Europejska chce dowiedzieć się, jakie tajemnice mają te przedsiębiorstwa, chce wiedzieć. Jacy użytkownicy tam są, chce wiedzieć jak działają algorytmy i chce, żeby te wielkie platformy po prostu tą wiedzą się z Unią Europejską podzieliły. Dotychczas było to bardzo trudne, po dobremu nie chcieli, w związku z czym zostali przymuszeni prawem, prawem europejskim. Drugim, i może ważniejszym celem Digital Service Act dla nas obywateli jest to, że Unia Europejska chce nas chronić przed fałszywymi i nieprawdziwymi informacjami w sieci, w związku z czym powołuje urzędy, które będą. Będą dbały o to, żeby te informacje do nas nie docierały, czyli jak można to rozumieć, prowadza cenzurę. Oczywiście z myślą o nas obywatelach, każda cenzura jest wprowadzana z myślą o nas obywatelach dla naszego dobra, i ta europejska jest również dla naszego dobra. A więc, jak to wszystko ma działać? Ano tak, że Komisja Europejska robi się odpowiedzialna, sama na siebie bierze odpowiedzialność za wykonywanie postanowień aktu o Usługach cyfrowych, a do tego każdy z krajów członkowskich ma utworzyć albo wyznaczyć organizację, która będzie Unię Europejską w tym szlachetnym celu wspomagać. Jakie to będą instytucje, tego jeszcze nie wiadomo, przynajmniej w większości nie wiadomo, ponieważ 4 lutego, gdy właśnie nagrywam ten film, zaledwie 8 krajów wyznaczyło swoje instytucje. Wśród tych krajów nie ma jeszcze ani Polski, ani Niemiec, dlatego nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie znajdował się nowy urząd na myśli w Polsce i gdzie będzie podobna instytucja. W tak czy owak, podział kompetencji pomiędzy organy krajowe a Unią Europejską wygląda w ten sposób, że organy krajowe mogą kontrolować i nadzorować absolutnie wszystkie strony internetowe, wszystkie platformy internetowe aktualnie dostępne, natomiast Komisja Europejska zapewnia sobie wyłączność w kontrolowaniu bardzo dużych platform. Za bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszukarki internetowe uznano te serwisy, które posiadają w Europie ponad 45 milionów użytkowników. I należą do nich, jak mówiłem na początku, wszystkie wielkie platformy, z których wszyscy praktycznie korzystamy. Dzięki takiemu podziałowi obowiązków, organy krajowe, mniejsze serwisy, a wszystkie główne sama Komisja Europejska, Komisja zapewniła sobie wpływ na działalność tych platform, również na rynkach. Lokalnych krajów członkowskich, przez co odsunęła od siebie zagrożenie, że któryś rząd, który nie do końca z komisją się zgadza, będzie uznawał treści, które dla komisji są nieprawdziwe, za prawdziwe, albo zupełnie odwrotnie. W związku z czym eurosceptyczne rządy, na przykład Węgry, albo w tej chwili Holandia, nie będą mogły wprowadzić swoich własnych zasad, ponieważ decyzje o informacji i dezinformacji i tak przyjdą z Komisji Europejskiej. Tak trzeba, jak się spojrzy na zdefiniowane przez Unię Europejską cele całej tej operacji, to z jednej strony można sobie powiedzieć, w sumie cele mają sens, na przykład ochrona dzieci i konsumentów, albo na przykład zapewnienie pluralizmu mediów. Ale na przykład cel zapewnienie kulturowej różnorodności może być rozumiany na kilka rozmaitych sposobów. Co to znaczy zapewnienie? To znaczy, że kulturowa różnorodność ma obowiązkowo na każdym kroku istnieć, czy też tylko może? Musi, a może robi wielką różnicę. Tak czy owak, wracając do 17 zdefiniowanych, wybranych przez Komisję Europejską platform internetowych, należą do nich AliExpress, sklep Amazona, sklep Apple, Apple Store z aplikacjami. Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube i Zalando. Do tego dochodzą dwie wielkie wyszukiwarki internetowe: Microsoft, Bing i Google. Firmy, które znalazły się na tej liście, bardzo nie chciały znaleźć się na tej liście, dlatego prowadziły z Komisją Europejską wielkie pertraktacje, dywagacje i dyskusje, żeby tam przypadkiem się nie znaleźć. Na przykład firma Zalando bardzo nie chciała, ale się i tak znalazła. Szczerze mówiąc, Myślę, że Zalando miało troszeczkę pecha jako największy europejski sklep internetowy, ponieważ wygląda na to, że na tej liście znalazło się tylko dlatego, żeby była jakakolwiek jedna firma europejska, bo pozostałe 16 firm to firmy zagraniczne. Google toczyło na przykład z Komisją Europejską debatę na ten temat kto jest właścicielem Google Search albo Google Shopping. Czy jest to zaledwie Google Irlandia, czy też firma Alphabet, właściciel całego Google. W tym przypadku chodziło o kary umowne, ponieważ kary umowne przewidują kary do wysokości 6% rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Także 6% obrotu Google Europejskiego a 6% obrotu całego Alphabetu, to jest wielka różnica. Następną ciekawostką jest Apple i App Store, czyli sklep z aplikacjami na iPhone'a. tym bardziej, że Komisja Europejska wymusiła właśnie na Apple wprowadzenie niezależnych sklepów, czyli w tej chwili na iPhoneie będzie można mieć nie tylko App Store, ale rozmaite inne sklepy, które ktoś może sobie założyć. Niezależnie od postępowania firmy Apple i wysokich prowizji w App Store, dla klienta ma to nikły sens. Szef Facebooka, pan Zuckerberg powiedział, że on sobie w ogóle nie wyobraża, że ktokolwiek będzie korzystał z jakiegokolwiek innego sklepu niż Apple Store na iPhone'ach i szczerze mówiąc ja też sobie nie wyobrażam, że ktoś inny założy sklep, który będzie konkurencyjny do sklepu Apple'owskiego, no bo jakże, to taki sklep trzeba założyć, wypromować, mieć odpowiednią ilość aplikacji itd. Tym bardziej, że większość aplikacji na współczesne telefony komórkowe, w tym iPhone'a, to są aplikacje oparte o abonament, za które trzeba płacić miesięcznie albo rocznie jakąkolwiek sumę. Coraz rzadziej są to aplikacje, za które płacisz 2 dolary i masz ją na całe życie. Nie mówiąc o tym, że współczesne apki są stworzone w technologii, w technologii PWA, czyli. Progressive Web Application, a to znaczy, że taka aplikacja może równie dobrze działać w zwykłej przeklądarce, na przykład w Chromie. A ponieważ na każdym iPhone'ie ze strony webowej można zrobić aplikację, to tak naprawdę otwieranie i wymuszanie na Apple'u utworzenia alternatywnych sklepów z aplikacjami nie ma absolutnie żadnego większego sensu. Ale jest haczyk. Tym haczykiem jest dostęp do chipa NFC, czyli tego chipa, którym umożliwia płacenie za pomocą iPhone'a. Zbliżeniowo w sklepie. Dotychczas Apple upierał się, że tylko Apple ma dostęp do tego chipa. Jednak otwarcie alternatywnych sklepów spowoduje, że do tego chipa będą miały dostęp również inne aplikacje, przynajmniej najprawdopodobniej. I tu jest pies pogrzebany. To nie chodzi o to, żeby wprowadzić na rynku iPhone'ów konkurencję, żeby inni mogli sobie zakładać app Store i tak dalej. Tylko chodzi o to, żeby Unia Europejska, Komisja Europejska mogła otworzyć własny sklep na iPhone. Ów. I w tym własnym sklepie oferować własne aplikacje, które będą właśnie będą musiały korzystać z chipa NFC, a będzie to aplikacja do płacenia cyfrowymi pieniędzmi CBDC, które już za dwa lata w Europie się pojawią, i aplikacja do używania cyfrowego ID, czyli cyfrowego dowodu tożsamości, który już razem z cyfrowymi pieniędzmi Unia Europejska nam powoli wprowadza. Wracając do platform informacyjnych YouTube'ów, Instagram, Instagramu w TikToku. Te platformy są przez Unię Europejską nazywane tak zwanymi gatekeeperami, czyli strażnikami bramy, czyli tym miejscem, w którym my zwykli ludzie mamy dostęp do informacji, czyli tym miejscem, które gwarantuje nam ten dostęp do informacji, a zarazem tą informację kształtuje, za pomocą znanych sobie algorytmów, ponieważ Unia Europejska również chce mieć dostęp do tych algorytmów i również chce mieć wpływ na to, jakie informacje my, ludzie, na pierwszej stronie YouTube'a. Dostajemy. Jakie kanały są nam polecane, a jakie nie? Jakie powinny być polecane, a jakich nie wolno nam polecać? To wszystko stoi na stronach internetowych czarno na białym. Platformy muszą analizować konkretne zagrożenia i wprowadzać środki ograniczające ryzyko, np. w odniesieniu do rozprzestrzeniania dezinformacji i nieautentycznego korzystania z usługi. Co można rozumieć jako systemowy obowiązek dbania o publikowane treści za pomocą algorytmów, za pomocą algorytmów, na które wpływ ma Unia Europejska i za pomocą algorytmów, które są kontrolowane przez odpowiednią instytucję. Ta instytucja to Europejskie Centrum Przejrzystości Algorytmicznej, to instytucja z siedzibą w hiszpańskiej Sewilli której głównym zadaniem jest przeprowadzanie badań technicznych systemów algorytmicznych w celu zrozumienia zasad ich funkcjonowania. A więc pełna kontrola Unii Europejskiej nad tym, w jaki sposób są nam przekazywane informacje, jakie informacje widzimy, jakich nie widzimy, albo jakie jest trudno znaleźć. Efekt tego będzie taki, że informacje, które nie podobają się Unii Europejskiej będą trudne do znalezienia. Informacje nie Niezgodne z mainstreamem, informacje niezgodne z aktualną wiedzą naukową będą w internecie istnieć, ale będą głęboko przed ogólną opinią i publicznością schowane jako nieprawdziwe, wywrotowe, nienaukowe. Ale zgód, ale nie zapominajmy o tym, że wszystkie nowe teorie i prawa i wynalazki i odkrycia nie były zgodne z aktualną wiedzą naukową. Kolumb płynąc na zachód miał dopłynąć do Indii. Kopernik twierdził, że to Ziemia kręci się w kółko Słońca, a nie odwrotnie. Teraz jest to normalne, ale w jego czasach było całkowitym zaprzeczeniem aktualnej wiedzy naukowej. Powiecie, ludzie w tamtych czasach niewiele wiedzieli na temat świata, ale my też niewiele wiemy. Im w tamtych czasach wydawało się, że już wszystko wiedzą i nam się wydaje, że wszystko wiemy. Nie zapominajmy, że podstawowe prawa naukowe, takie jak względność czy ewolucja, są również teoriami. Jest to teoria względności i teoria ewolucji, także uznajemy to za prawdę, za prawo, za obowiązującą wiedzę naukową, ale dotychczas nikt tego nie udowodnił. Pozostaje to cały czas teorią. Jest oczywiście jeszcze cała masa innych teorii, które uznajemy za prawdę, choć być może one nią nie są, ale nie będę o nich teraz mówił, żeby nie narażać się. Algorytmu. Wracając do Digital Service Act, ten akt również definiuje, w jaki sposób mają z nami, użytkownikami, postępować sprzedawcy. I niewątpliwie jest tutaj bardzo dużo rzeczy dobrych, takich, które mówią o tym, że na przykład sprzedaż musi być transparentna, musimy doskonale wiedzieć, co kupujemy, nie mogą być zakładane na nas pułapki marketingowe itd., ale jest na przykład napisane, że reklamy nie mogą być wyświetlane na podstawie tzw. wrażliwych danych użytkownika. Do wrażliwych danych użytkownika Unia Europejska zalicza m.in. pochodzenie etniczne, orientację seksualną i poglądy polityczne klienta. I to jest też troszeczkę dziwne, to znaczy, co, kremy do opalania będą polecane teraz czarnoskórym tylko dlatego, że nie wolno stwierdzić, że ktoś jest czarnoskóry? Przecież to, jaką kto ma skórę, to nie jest żadna dana wrażliwa, to widać na pierwszy rzut oka, spoglądasz na człowieka i już wiesz, czy jest biały, czy jest czarny czy ma inny kolor skóry. Albo poglądy polityczne. Przecież poglądy polityczne to żadna tajemnica. Jeśli ja mam jakieś poglądy, to nie trzymam ich w tajemnicy. Tym bardziej, że żyjemy w wolnym, Kraju w wolnej Unii Europejskiej, gdzie mamy swobodę wypowiedzi i swobodę myślenia na każdy temat po swojemu, przynajmniej jeszcze, a żeby było jeszcze śmieszniej, cały ten nadzór nad platformami platformy same sfinansują, ponieważ Komisja Europejska wprowadza opłatę nadzorczą, którą platformy będą musiały co roku na rzecz kontrolowania samych siebie. Uiścić. A na koniec jeszcze o tak zwanych Trusted Flaggers, czyli po polsku o zaufanych podmiotach sygnalizujących, czyli o części Digital Service Act, która według mnie jest najbardziej dyskusyjna i która według mnie najbardziej zagraża wolności słowa w internecie. A więc wspomniane przeze mnie na początku instytucje krajowe instytucje, które będą wyznaczane przez rządy poszczególnych krajów europejskich do tego, żeby kontrolować. Co w internecie jest pokazywane, a co nie jest pokazywane, i żeby reagować na naruszenie prawa unijnego, te instytucje nie będą musiały rozbudowywać u siebie działu cenzury, tylko mogą korzystać z usług rozmaitych innych instytucji i organizacji, które są określone jako zaufane podmioty zgłaszające i mogą rekrutować się na przykład z NGO-sów czy Czyli pozarządowych organizacji. Jeśli Pozarządowe organizacje wezmą się za kontrolowanie internetu, to ja to słabo widzę. Głównie z tego powodu, że organizacje pozarządowe są silnie zideologizowane i tak po jednej, jak i po drugiej stronie sceny politycznej. I te organizacje, patrząc na ich aktualny sposób działania, będą tą ideologię wykorzystywać do naciągania przepisów unijnych według własnego widzimisię, według własnej ideologii. Tym bardziej, że Digital Service Act nie określa tego, co jest legalne, a co jest nielegalne w internecie. A jeśli jest to nieokreślone, tylko ogólnie powiedziane, to doskonale wiemy, jakie będą tego konsekwencje. Każdy będzie to prawo interpretował na własną korzyść. Po czym stanie się tak, że treści nielegalne w internecie to będą te treści, które nielegalne są według jakiejś zideologizowanej małej instytucji, która dostała przywilej bycia zaufanym podmiotem sygnalizującym, czego i wam, i sobie absolutnie nie życzę. Liste Kerr. Odezwa się jeszcze, pozdrawiam, cześć.